Rapować po polsku to nie żaden wstyd. Tak do was mówi motherfucking kid. Ten pieprzony dzieciak, co przynosi wszystkim wstyd. Jest też ze mną Iceman, facet bardzo mocny, cool. Rezerwa jego bronią, by sprawiać laskom ból. Taki jest skład, co tu dużo mówić. Nasz gangsterski rap też da się polubić. Jest to mieszanka strasznie wybuchowa. Szaleniec i opanowany skurwiel. Jesteśmy strasznie groźni, nie nazywaj mnie durniem. Nasz styl jest niecodzienny, nasza muza jest naj. Wszystkich tym wkurwiamy, że wielbimy gangsta style. Rap, morderstwa, podjazdy i pobicia to jest to, co nas zachwyca. Obchodzi nas też to, że w kraju jest bieda, że mało kto nas lubi i że to się nie sprzeda. Szwanzota to grupa, która walczy o bud. Pieprzony Iceman oraz pierdolony kit. Pieprzony Iceman oraz pierdolony kit. To Szwanzota, grupa walcząca o bud. Niektórzy sądzą, że rap to dyskoteka. Z miejsca się wkurwiam na takiego człowieka. Chciałbym go zastrzelić, ale nie mogę. Nie lubię patrzeć na sędziowską togę. Nie bądź moje stacie, pomijmy przyczyny. Jeśli kogoś obrażam, niech nie wkurwia się, proszę. Ja za ten burdel odpowiedzialność ponoszę. Mam w dupie fakt, że może kogoś drażnie. Wcale nie żartuję, ja mówię poważnie. Z gier to chyba lubię, tylko te łóżkowe, bo nigdy nie były na to obowiązkowe. Myślicie pewnie sobie, faceci się naćpali. Nie chcecie nas słuchać i wszystko was to wali. Ja wtedy tylko jedno mogę rzec. Jeśli są tacy, co Leroya słuchać wolą, niech się oni od nas lepiej odpierdolą. Szwanzota to grupa, która walczy o byt. Pieprzony Iceman oraz pierdolony kit. Pieprzony Iceman oraz pierdolony kit. To Szwanzota, grupa walcząca o byt. Szwanzota to grupa, która walczy o byt. Pieprzony Iceman oraz pierdolony kit. Pieprzony Iceman oraz pierdolony kit. To Szwanzota, grupa walcząca o byt. Szwanzota to grupa, która walczy o byt. Pieprzony Iceman oraz pierdolony kit.